szczerze muszę powiedzieć, że ostatnio w komentarzach mi podsuwacie coraz więcej pomysłów na kolejne, fajne, interesujące, no i przede wszystkim coraz ciekawsze pomysły na nagranie odcinka. Tak więc siemanko, z tej strony Nexem, witam się z wami serdecznie, moi drodzy, w kolejnym materiale na moim kanale, a dzisiaj przetestujemy sobie wybitnego zawodnika, legendę Euro 2016, zawodnika, który na dobrą sprawę się wypromował na tym turnieju, jakim jest oczywiście Michał Pazdan. No nie myślcie sobie, że na jakiejś obronie, gdzie tam Michał Pazdan i obrona, on to ma w małym palcu. My zobaczymy, jak Michał Pazdan spisze się jak rasowy napastnik, tak więc serdecznie zapraszam, łapeczka w górę i oglądamy. Mamy tutaj skład z reprezentacji Polski, który został troszeczkę zmodyfikowany. Mamy tutaj Mączyńskiego, no i na dobrą sprawę Linetty, Grosicki w normalnej wersji, Pawłowski. No składzik jak to składzik. No i moi drodzy, Michał Pazdan niestety musi się pożegnać z pozycją w wyjściowej 11, ponieważ jego miejsce zastępuje inna legenda, którą również oczywiście testowaliśmy na napastniku, czyli Jakub Wawrzyniak. Jeżeli nie oglądaliście tego testu, Boże, jakiego testu, o czym ja mówię, jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to koniecznie zobaczcie, bo wyświetlenia są tam jakieś dziwnie słabe, może coś YouTube w tym dniu odwalał. Jak widzicie, w dwóch spotkaniach zdobył dwie brameczki i to jakie brameczki, tak więc link znajdziecie w opisie, serdecznie zapraszam, ponieważ warto zobaczyć i przybliżyć sobie ten materiał. A my, moi drodzy, oczywiście na początku całego spotkania rozpoczniemy sobie mecz, zmieniając Roberta Lewandowskiego na Michała Pazdana. A jako że gramy reprezentacją Polski, no to trzeba coś zmienić tutaj. No i teraz gitara, elegancko jest i od razu odpowiadam na pytania, tam za mną jest moja replika do ASG, bo widziałem, że pod ostatnimi odcinkami było pełno komentarzy: Nexion, co ty, terrorysta jesteś, Nexion, chcesz nas zabić, Nexion, co ty? Nie, po prostu Airsoft, ASG, pu. Okej, mamy przeciwnika numer 1 w dzisiejszym odcinku i zobaczmy na jego skład, jak on się prezentuje. Był bardzo dobrze oceniony, no i tak też to wygląda. Mamy tutaj Iguaina po upgrade'ie, Dybale po upgrade'ie, Icardiego, Mertensa. Naprawdę drużyna bardzo, bardzo dobra. Połączenie Serie A z Filipe Luisem, chociaż w sumie to jest całe Serie A i po prostu Filipe Luis się tutaj tak pojawił. No, i tyle mogę powiedzieć. Skład oceniony na 185. No to cóż, klasycznie, Robert, niestety muszę pana pożegnać, a na ataku pojawia się Michał Pazdan i zobaczmy na jego statystyki. Moi drodzy, prezentuje 70 punktów przyspieszenia, zaledwie 50 szybkości biegów. Mamy tutaj dosyć dobre statystyki fizyczne, wytrzymałość również niczego siobie, siła strzału 64, dobry odbiór w ślizgi, rzuty karne nie najlepsze, ale mam nadzieję, że Michał Pazdan mimo tego, no iż nie jest do końca stworzony do gry na ataku, poradzi sobie tam bezproblemowo, no i wykorzysta 5 gwiazdek słabszej nogi i będzie mógł spokojnie uderzać z dystansu z każdej pozycji, no i każdą nogą przede wszystkim. Teraz tylko wykopiemy klasycznie piłkę na aut, no i zmiany już mają miejsce. Michał Pazdan pojawia się na murawie zamiast Roberta Lewandowskiego. Artur Jędrzejczyk na skrzydle, będzie dośrodkowywał, tam jest Piotr Zieliński! Zieliński! To jest w trzeciej minucie już przepiękna bramka naszego zespołu. Ależ Piotrek się tam pokazał, moi drodzy, to było coś niesamowitego, naprawdę. Fantastyczna akcja, Buffon bez szans, ale dośrodkowanie Jędzy. No kurde, stadiony świata, naprawdę akcja fantastyczna i bardzo szybkie prowadzenie i to mi się podoba. Berardi na skrzydle, goni go tam Jakub Wawrzyniak, strzał, broni Wojtek Szczęsny. Przeciwnik dośrodkowuje Filipe Luisem, ale piłkę ma Karol Linetty. I patrzcie, jak Linetty powalczył. Mertens zdołał odebrać, ale Wojtek Szczęsny zna Mertensa bardzo dobrze z ligowych pojedynków i pewnie złapał piłkę. Grosicki, ruszamy z kontratakiem. Mertens kontra Kamil Glik. Mertens, podanie na przedpole, strzał, Wawrzyniak, moi drodzy, jak to zasekurował. Jak profesor. I teraz Wawrzynio, przepięknie. Jaki Wawrzynio, przepraszam, Pazdan. Piłka do Pawłowskiego, ale nie do końca ją opanowałem. Glik kontra Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain, dobrze wiedziałem, że będzie tam podawał, ale nie do końca wiem, co tam zrobiła moja obrona. I teraz Mączyński wypuszcza Pazdana. Pazdan! Pazdan, 70 punktów przyspieszenia. Czy pokaże to przyspieszenie na skrzydle? Zgubił tam przeciwników, ale nie mamy co zrobić dalej. Michał Pazdan wciąż przy piłce. Pazdan! Próba podania, ale no już wzięli go tam w trójkę w kleszcze, no i skapitulował nasz zawodnik. I patrzcie, moi drodzy, z jak idealnej pozycji mamy rzut wolny. Jego nie będzie, no wiem, że Zieliński mógłbym tutaj spokojnie spróbować go zegzekwować i mógłbym spokojnie spróbować strzelić bramkę, ale my spróbujemy sobie to zrobić Michałem Pazdanem. Pazdan! Pazdan! Ajajajaj! Gdybym podkręcił to troszeczkę bardziej,
no to by może to wpadło. A tak, no przynajmniej mamy pierwszy strzał Pazdana w tym meczu. Pawłowski na skrzydle się urywa i Pawłowski będzie płaskie dośrodkowanie właśnie na Pazdana! I przepięknie się tam pojawił, ależ dołożył nogę jak profesor i Michał Pazdan, moi drodzy, zdobywa bramkę. Idealnie to wykończył Michał Pazdan. 2-0 w 30 minucie, przeciwnik bez szans był tutaj. Dwie bliźniacze akcje, nie wiem czy zwróciliście uwagę. Najpierw Jędrzejczyk do Zielińskiego, teraz Pawłowski do Pazdana. No ale to wykończenie idealne. To było bezbłędne, naprawdę. Przyjemnie się tym gra, serio. Grosicki wypuszcza Mączyńskiego i Mączyński. Zatrzymamy sobie piłkę i oddanie do Pawłowskiego. Pawłowski do Zielińskiego i Zieliński, szansa na drugą bramkę, ale broni Gianluigi Buffon. Ale będzie rzut rożny, a z rzutu rożnego oczywiście mogą powalczyć nasi obrońcy, nasi zawodnicy ofensywni. Wybita piłka, Miszczu Piszczu, jeszcze jedno dośrodkowanie w pole karne. Tam jest Pazdan, znowu wybija Gigi Buffon. Piszczu do Glika i Glik do Pazdana, Pazdan. No i następny rzut rożny, Boże, dosyć długie to będzie. Jeszcze raz próba, Piszczu, dośrodkowanie. Tam jest Pawłowski, Wawrzyniak, ale wlatuje Michał Pazdan. I w sumie tak długa ta akcja była, nic z tego nie wyszło. Ależ teraz szansa na kontratak, moi drodzy, Pawłowski, a na dole biegnie Michał Pazdan. Pawłowski, no musimy zaczekać na Pazdana. Pazdan! O, no dobra, mogłem strzelać Pawłowskim, ale wy wiecie, że ja chciałem na Pazdana poczekać. No, mimo wszystko te 60 prędkości, szybkości biegu, no dało o sobie znać. A my, moi drodzy, prowadzimy 2-0 po przepięknych bramkach i Zielińskiego, i Pazdana. Jak widzicie, dwie identyczne bramki strzelone praktycznie z tego samego miejsca. Co ja więcej mogę powiedzieć? Fantastycznie i oby tak dalej. A spokojnie, Pawłowski utrzymał piłkę. I wciąż Pawłowski do Mączyńskiego i Mączyński zagrywa na górę, tam jest Kamil Grosicki i Turbo Grosik, i to jest 3-0! Ależ pięknie się gra tym składem, naprawdę, moi drodzy! Mua! Mua! Pięknie, no polska reprezentacja jak zawsze pokazuje się z jak najlepszej strony, a Turbo Grosik no już tutaj zniszczył przeciwnika, o Jezu, jaki gol, jaka brama! Elegancko, 3-0 w 52 minucie. No i Pawłowski, już teraz musisz zgubić tutaj medela. Pawłowski, Pawłowski, ktoś jest tam u góry, Pawłowski, to jest Kamil Grosicki! Grosik, gdybyś to strzelał z pierwszej, ale wciąż Grosik! No nie, miało być to Pazdana, tu był Pazdan, halo, dlaczego nie podaliśmy do niego? Popatrzcie na to, Michał Pazdan, ajajaj, gdyby on był minimalnie szybszy, no to może by tutaj jeszcze łupnął jakimś lobikiem Buffona, a tak, no to niestety, ale walczy, to jest naprawdę ogromny plus. I Michał Pazdan broni Buffon. Ale jeszcze raz Pazdan, 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 ujojojojojojoj, ale to by była brama. Pawłowski, no dlaczego znowu takie mało precyzyjne podanie, jak mamy dać tacę do Pazdana, to mi się nie podoba. I koniec, pierwsze spotkanie, wygrywamy 3-0, narzekać zdecydowanie nie mogę. Michał Pazdan zdobył przepiękną bramkę z gry. No, wydaje mi się, że każdy to musi potwierdzić, że naprawdę bardzo fajnie ta gra wyglądała, bardzo ładnie się nasi zawodnicy prezentowali. Bramka, wszystkie bramki na dobrą sprawę, niczego sobie. Pierwsza bramka Zielińskiego mega, później tak samo bramka Pazdana oczywiście, Grosicki tylko dobił przeciwnika. I tak, z tym się kompletnie zgadzam, man of the match to jest w całości Pawłowski, gra naprawdę świetnie, fantastycznie rozgrywał na tej lewej stronie, dogrywał piłki, no i pokazywał się z jak najlepszej strony i pokazał się przez cały mecz. No i jeszcze raz, moi drodzy, przypomnijmy sobie tę piękną bramkę. Piłkę ma właśnie Pawłowski, dogranie, a tam się pojawia Michał Pazdan, dokłada nogę i Buffon, kapitulacja. Gramy drugi mecz, gdzie damy oczywiście boosta do wszystkich statystyk, tak zwany soczek dla Pazdana, i zobaczymy jak więcej, jak bardzo będzie masakrował przeciwników, bo już w tym momencie masakruje, zobaczymy jak to będzie wyglądać po soczku. Tak więc mamy trening zawodnika, plus 10 do wszystkich cech, dodajmy go do Michała Pazdana, który, sorry, on jest tutaj przecież na ławce rezerwowych, tak więc Michał Pazdan i zobaczmy jego statystyki, no i to wygląda teraz elegancko. Mamy przeciwnika numer 2, gramy najprawdopodobniej z Polakiem, ponieważ jego skład się nazywa Szczoty FC. Tak więc obstawiam, że to jest Polak na 100% i zobaczmy jego drużyna, co tutaj mamy. Mamy tutaj fantastyczną drużynę: Sergio Ramos, Smalling, David De Gea, Walker, Rooney, Lacazette z SBC, do tego jest Memphis Depay, naprawdę drużyna, mua, tak wygląda, tak się prezentuje. Ale mam nadzieję, że Michał Pazdan wyleczy naszego przeciwnika i pokaże, kto tu jest prawdziwym królem.
Klasycznie, Robercik żegnamy, Michał Pazdan witamy. Michał Pazdan, świetny przechwyt piłki, próba wypuszczenia Pawłowskiego, ale wciąż Michał Pazdan przy piłce i po... Okej, dobra. Nie wiem, jaką nogą to strzelałeś, Michał, ale najlepszy strzał to nie był. Spokojnie, wierzę, że się odpalisz następnym razem. Jędrzejczyk do Pazdana, Michał Pazdan, świetny zwrot i Michał no nie, kto w niego wleciał? Boże, kto był takim dzbanem, że w niego wbiegł? Następny, Linetty strzał. Kurde, ale... zły jestem. Memphis Depay! Oj, kompletnie się nie spodziewałem, że z takiego kąta on łupnie w słupek. Mączyński wypuszcza Pazdana i Pazdan na skrzydle ma obok siebie Smolinga, ale Michał Pazdan! Ej, Decha miał ogromne problemy przy tym strzale. Pazdan, aleś ty mnie teraz w tym momencie zaimponował. Dobra, dośrodkujemy sobie specjalnie piłeczkę właśnie na Michała. Ajajajajaj, no niestety, no przeciwnik ma naprawdę fantastycznych zawodników w tym składzie. Będzie ciężko go pokonać, klik! Ho, to miał być fake shot. O nie, tu będzie brama jak nic. No kurde, wiedziałem, że poda, nawet nie miałeś tyle godności, ty Łotrze i zbóju, żeby to wykończyć elegancko, jak masz takich zawodników? O ty Łotrze, o ty zbóju. Zieliński do Pazdana. Pazdan! Michał Pazdan! Co on zrobił? Coś ty narobił, chłopie! Ale bramę łupnął! Co to jest za gol, Michał Pazdan? On jest jakąś ukrytą bestią, kurde, no proszę was! Jakich on bramkarzy dzisiaj pokonuje? Najpierw Buffon, teraz Dawid De Gea, Michał Pazdan! To jest bestia, to jest człowiek wielki, moi drodzy. Statystyki po pierwszej połowie jak najbardziej wyrównane, ale naprawdę brama Pazdana, no kurde, blaszka przepiękna, serio. Okej, przeciwnik wpuścił Martiala i Pawłowski, ten, który w poprzednim meczu zaprezentował się zdecydowanie najlepiej, teraz po raz kolejny dośrodkowanie, Michał Pazdan, to jest dwa. Nie wierzę w to. Pazdan, boy, on jest niesamowity, naprawdę. Moi drodzy, za taką grę Michała Pazdana to apeczka w górę się należy. Kurde. Ale jestem zadowolony, ja pierdzielę, to jest to. Jordi Alba dośrodkowanie, piłkę łapie Wojtek Szczęsny. Jędrzejczyk do Pazdana i Pazdan, to jest szansa na trzecią bramkę. Ajajaj, no troszeczkę zabrakło tutaj tego tempa. Martial kontra Wawrzyniak i Wawrzyniak wygrywa ten pojedynek elegancko. Pawłowski, ruszaj. O, stop, źle, teraz niebezpiecznie. Tak jest i tu jest bramka, kurczę. Zamotałem się, chciałem od razu wypuścić Pawłowskiego, a średnio się ruszał. No i niestety, głupia strata i mamy gola dla przeciwnika. Lacazette i Pazdan, po dwie bramki. Pawłowski będzie podawał. Dlaczego tu nikogo nie było? Dlaczego? To była taka idealna patelnia, dlaczego wszyscy się cofnęli? No, panie Mączyński. Dobra, Piszczu, dośrodkowanie, tam jest Pazdan i to ma być hat-trick. No dobra, Linetty też... Może być! Oj. Raz jeszcze to samo, Piszczu, dośrodkowanie, Linetty. No dobra, nie Linetty, ale teraz byleby nie kontratak. Oj, właśnie to się chyba szykuje. Nie, Wawrzyniak, patrzcie jak powalczył. Na Lacazette'a trzeba uważać. I teraz Glik do Pawłowskiego. I Pawłowski, no patrzcie jak on sobie radzi na tym skrzydle, moi drodzy. Nie każdy zawodnik się tak łatwo uwalnia spośród każdych obrońców, a Pawłowskiemu to przychodzi z ogromną łatwością. Dośrodkowanie w pole karne, zamieszanie. Pazdan, no, dawać trzy, Mączyński. No, nie ma, ale wciąż mamy akcję, nasz zespół, Michał Pazdan. Nie. Grosicki, no dobitka, nie, Boże, mogłem chyba podawać, chociaż nie wiem, czy jakbym podawał, to czy by to przeszło, bo tam był jeszcze jeden obrońca w środku. I spore zamieszanie w polu karnym, piłkę ma Grosicki. No, Pazdan, biegniesz, fake shot i Pazdan, to może chociaż asystę. Nie, o nie, to jest Lacazette, Szczęsny, Wojtek Szczęsny, Jordi Alba, wow, dlaczego my chcieliśmy strzelić, samobuja, dobrze, że Szczęsny jest przytomny i dlaczego ja odbiegam, jak przeciwnik znowu gra na krótko, Jordi Alba znowu to samo chce zrobić,
ale nie udało mu się i teraz jest szansa na... Dlaczego nie puścił sędzia? Halo, co ty? Dogrywka będzie. Będzie dogrywka, moi drodzy. Drużyna nasza przeważała w drugiej połowie 2-2. Szkoda tej bramki dla przeciwnika po głupim błędzie, ale spokojnie, nic się nie stało. Okej, przeciwnik prowadził N'Golo Kante za Iborre. Ja widzę, że on tutaj ładuje wszystko po prostu na jedną... Nie wiem, jak to się tam mówi. No, że na jeden... Kurde, wiecie, o co mi chodzi. Nie umiem się wysłowić. Świetna piłka do Grosickiego i Grosicki broni Dawid De Gea. Ajajajajaj, dobra, dośrodkujmy sobie. Piszczu, mistrzu, piszczu do środku jakoś ładnie. Płaską piłeczkę, tam jest Pazdan. No i walczył, ale przeciwnik był szybszy. Zieliński, piłka do Grosickiego i Grosicki, moi drodzy. Grosicki do Pazdana. Nie, dlaczego on tak wolno biegł? Kurde blaszka, dlaczego to się stało? Koniec, będą rzuty karne. Zastanawiam się, jak bardzo jest sfrustrowany mój przeciwnik, który jest ewidentnie Polakiem. Zdecydowanie wie, kto to jest Michał Pazdan. Wystawił swoje wszystkie najlepsze karty. Kante, Martiala, no kogokolwiek. A... Pazdan zgasił jego Lacazette'a. Okej, Michał Pazdan, ty musisz to wykończyć jako nasz napadzior. Pytanie, jakie ty masz rzuty karne? Czy ja mogę cię tutaj jakoś pokusić o jakieś... Idealnie, moi drodzy, jak profesor to zrobił. Dobra, trzeba wygrać ten mecz. Nie będzie to łatwe, chociaż tak czy siak, z takim składem, taki rezultat jest... Aj, blisko. Taki rezultat jest tak czy siak bardzo dobry, jak na grę takim składem. Nie ma co tutaj ukrywać. I Pawłowski... Idealnie. Ja tak w stylu Lacha bym powiedział. W lewo... Aj, przeciwnik tutaj mnie zmylił. Lacazette również zdobył bramkę, no to dobra, no to spróbujemy sobie Grosickim też zapakować brameczkę z numerkiem Krychowiaka. No to strzelimy tak samo jak Krychowiak na Euro, w lewy górny ruch. Ajajaj, to był zły pomysł to był. Mogłem strzelać w prawą stronę, tak jak na początku chciałem, teraz Memphis Depay w lewo. I to jest bramka dla przeciwnika i przeciwnik jest teraz bardzo bliski zwycięstwa w tym meczu. Zieliński, jeżeli nie trafi, no to tutaj jest dla nas koniec marzeń o zwycięstwie w tym spotkaniu. Mocno w prawy górny róg i broni bramkarz i to jest koniec tego spotkania. Przeciwnik wygrywa po rzutach karnych, ale moi drodzy, Michał Pazdan pokazał się w tym meczu z najlepszej strony, naprawdę. Szczerze powiem, siadając przed komputerem, klikając przycisk nagrywania, nie spodziewałem się, że będę aż taki zadowolony z tego zawodnika, z tego, jak zagrał na ataku, naprawdę. Perfekcja. Man of the match Michał Pazdan i w 100% zasłużone. Szkoda tylko, że no brakowało mu tego tempa. W momencie, gdy dawaliśmy już taką idealną tacę, czy to Grosickim, czy Pawłowskim, brakowało minimalnie tego tempa Pazdanowi, żeby niestety nie dołożyć tej nogi, ale bramka Pazdana tutaj na 2-1, no kurczę, perfekcyjnie się pokazał z bubeczki, ale tak czy siak ta bramka wygrywa wszystko, moi drodzy. To jest przepiękne uderzenie i nigdy w życiu bym nie powiedział, że tę bramkę, jakby ktoś mi pokazał, nigdy w życiu bym nie powiedział, że tutaj strzelił Pazdan, jeszcze z lewej nogi, jak on to zmieścił. What the fuck? Michał Pazdan na ataku okazał się istnym fenomenem, no ale mnie to kompletnie nie dziwi. Jeżeli ten odcinek się wam podobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego nie robicie, a jak już subskrybujecie, to możecie kliknąć dzwoneczek, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o moich nowych filmach. Ja się z wami żegnam, zapraszam was też na test tego oto jego mościa, Wawrzyniaka, na ataku. No i jeżeli chodzi o ten pojedynek tych dwóch zawodników, no to Pazdan tutaj wygrywa. 3 gole, Wawrzyniak tylko 2. Na razie i pa pa!